Czy świta? Nie świta? A po co? Bo pogotowie? Ale czy ratunkowe? Bo człowiek umiera. Bez przesady, teściowa. Ślepa, do jakiego okulisty kochały? Ja mówię, że ślepa kicha. Nie, ja nie zawracam żadnej głowy. To nie jest przeziębienie. Nie kicha ustami, tylko kicha. Tak, w środku co jest, no, ślepa kiszka. A czy ja się chwalę, że nie piłem? Piłem. I jadłem też. Bo są urodziny, dziękuję uprzejmie. Nie, nie moje teściowej. I ona popchnęła takiego grzybka. Strasznie ją rąbnęło. Czym? Ja nie wiem, musiałbym zapytać, pan poczeka. Mamusiu, czy mamusia była łaskawa tego? Grzybka. Co? Mówi, że z widelcem. Ale jaki srebrny kochany. To jest prezent. Ukraiński. Tak. Nie, grzybek marynowany. Tylko wzór ukraiński. To ja, przyjedziecie? Jak to nie macie czym? Ta karetka? Pożyczyli ci z gazowego. Oni oddadzą. Oddadzą tym z kanalizacyjnego. A kiedy wasza kolej? Za tydzień. To kiepsko, bo może nie wytrzymać. Nie wiem, zapytam zaraz. Mamusiu, czy mamusia wytrzyma tydzień? Mówi, że nie. Ale łże. Nie. Ja ją znam. Strasznie twarda jest. Sto lat. Sto lat. Sto lat czy nie. Jakie sto? Sto lat czy miała? Ja nie wiem. Co mam zrobić? Nie chcę. Bo nie wytrzyma. Tego jej jęczenia. Tak jest, decyduje się. Oczywiście, że na najgorsze. Inaczej bym się nie decydował. Tak, mamy. No nie wiem, czy ostry. Konserwę otworzyć. Rozumiem. Tak. Ale kto? Jak to ja? Nie, bardzo przepraszam. Stop, panie doktorze. Chwileczkę, panie doktorze. Może by pan taksówką przyjechał? Wiem, że drogo. Sam nie jeżdżę. A nocnym? Biją. Ale nie na wszystkich liniach.
to może by pan miał akurat 6. Panie doktorze, ja rozumiem, teściowy człowiek, konwencja genewska i tak dalej. Ale ja tego nigdy w życiu nie robiłem. Pan też nie? Na studia. Czy złoma? To słabiutko. Nie, nie słyszy. Jakby usłyszała, to by wyzdrowiała. Nie dopuszczę? Nie. Naturalnie. Za szybkie wyzdrowienie może się odbić na zdrowiu. Moim oczywiście. Tak jest. Nic nie mówi. Nie. Kozaka ma usta. Nie grzyba, buta kozaka. Zagryza z bólu. Narkoza bez przesady. No schodzi. Nie mówię, że ze stołu próbuję zejść. Przywiązać naturalnie. Mamusia nie schodzi, bo mamusie przywiąże zaraz. Tak jest. Jedyna kochana. Jaki? Jodyna czy jest? Nie wiem. Nie ma. Pan poczeka, magii mamy. Kolor taki sam, to się nie zorientuje. Pomyśli, że zdezynfekowana. Panie doktorze, zaczynajmy, bo ja bym to już wolał mieć za sobą. Myślę, że mamusia też. Tak. Panie doktorze, no szybciej, bo znieczulenie mija. Nie teściowej mnie mija. No co pan zwariował, że ja teraz pół litra dostanę. Uwaga, zaczynam. A! Nie, ludzie, ja nie dam rady. Nie, panie doktorze, ja strasznie obrzydliwy jestem. Tam są takie tasiemki, tak. Sznureczki, no takie, laczki. Ja panu mam opowiadać, jak to wygląda. No normalnie przeciąłem i pociągnąłem. Spory kawałek. Ze 2 metry. To nie to? Za długie. To co teraz? Nie, z powrotem nie wchodzi. Na siłę też nie. Panie doktorze, a musi to być? Może się ona obejdzie bez tego. No chyba tak, kilka kropelek. Jak zatamować, to musiałbym powyciągać watę z okien. Panie doktorze, prędzej, bo za bóle, za telefon, jak za zbożem. Tempo, tak jest, tempo. Jaki tempo? Tętno trzyma. A gdzie ona to może mieć? Tam, gdzie ja, to pan chyba żartuje. Zaraz, chwileczkę, przepraszam, dokąd pan idzie? Panie doktorze, co to znaczy, rozbabrał pan człowieka? I co ten, jak zaszyć? Ja nie mam szyn. Maszyna do szycia jest tylko. Overlo. To wykańczana. Dobrze, spróbuję ją obrócić. Oddycha. Jakoś tak z ulgą oddycha. Coś mówi cicho, chwileczkę suka. Dziękuję mi bardzo. Bardzo serdecznie mi dziękuję, że jej rozciąłem ten gorset. I ja panu również. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa.